I wygląda na to, że jesteśmy na żywo. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałkowy, to już nie poranek, to jest już południe. W południe Was witam, po prostu poniedziałkowe. Jestem tutaj z Gosią, którą również widzicie i jest tak enigmatycznie podpisana Gosiko. Ale pasuje do Gosi. A dlaczego Gosiko? Ponieważ Gosia jest współtwórczynią marki Gosiko, marki, która specjalizuje się w torebkach i dzisiaj właśnie o tych torebkach porozmawiamy, ale zanim w ogóle przedstawię Gosię, to ja najpierw zapytam Was, czy mnie widać i czy mnie słychać, czy są z nami jakieś osoby na żywo. Ja już sobie tutaj włączam podgląd i zobaczymy. Tak, dzień dobry, pisze Patrycja. Patrycjo, daj znać, czy nas widać, czy nas słychać. Czy jesteśmy obie widoczne? No Gosi jeszcze nie było słychać, bo nie dałam jej dojść do słowa, ale zaraz Gosia się Wam, tak, z Wami przedstawi. Widać i słychać, pisze Małgorzata, także okej, cudownie. No to super, to w takim razie Gosiu, przywitaj się może tutaj z naszymi osobami, które się dołączają do naszego dzisiejszego wywiadu. Witam wszystkie dziewczyny. Jest mi bardzo miło, że zaprosiłaś mnie do dzisiejszego odcinka. Gosiko od Gosi, jak się domyśliłyście, tak, to jest marka, którą założyłam już 12 lat temu z moją siostrą. Oczywiście na początku to było hobby, które przerodziło się w prężnie działający biznes. I co mogę powiedzieć jeszcze dla tych, którzy nie znają marki, ale może znają mój produkt. Kiedyś na rynku pojawiła się torebka filcowa z haftowanymi kogutami łowickimi. Jestem autorką tego projektu, który został szeroko, bardzo szeroko podrobiony, więc czasami się śmieję, że może nie znasz mojej marki, ale na pewno znasz mój produkt. No to super, to super. No muszę przyznać, że to jest rzecz, której ja nie wiedziałam o Tobie, ani o tym produkcie, ale znam markę, w sensie znam Twoje torebki, znam markę Gosiko, czyli już nie te filcowe i nie koguty, tylko właśnie coś troszkę w innym klimacie, w innym stylu. Dzisiaj o stylu torebek też na pewno będziemy mówić, ponieważ no jest dla mnie teraz styl jest takim słowem, kluczem, wytrychem, ponieważ no dzisiaj skończyłyśmy przed sprzedaż książki Znajdź swój styl, czyli mojej trzeciej książki, więc ten styl jakby ja ostatnie tygodnie odmieniałam przez wszystkie możliwe przypadki, więc na pewno o styl torebek też Cię zapytam, ale żeby zaprezentować, żeby powiedzieć w skrócie, o czym będziemy rozmawiać, na pewno będę go się pytać o to, jak się w ogóle prowadzi markę z torebkami, na pewno będę pytała o to, żebyś zdradziła nam kilka szczegółów produkcyjnych. No i rzecz, która mnie szalenie interesuje zawsze, czyli jak rozpoznać dobrą jakość w sklepie, bo nie zawsze cena idzie w parze z jakością, ale jak to będziemy rozpoznawać. To są takie główne tematy naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście, jeżeli któraś z dziewczyn, które nas oglądają, tutaj Dorota nas pozdrawia z Gliwic, ja w międzyczasie Wam wrzuciłam link do marki Gosiko, także można już wejść i sobie pooglądać, co pięknego marka Gosiko ma nam do zaproponowania. Także no, wygląda na to, że widać nas i słychać, więc na pewno możemy przechodzić do konkretów. Gosia, na początek zapytam Cię o tą markę. 12 lat to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jaką ewolucję przeszła marka Gosiko? W jakim punkcie jesteście teraz? Tak jak wspomniałam, 12 lat, ale początki były takie czysto hobbystyczne. I nawet powiem Ci, że Gosiko zaczęło się od biżuterii, bo ja kiedyś również projektowałam biżuterię i sama ją wykonywałam. Tak powstała marka i później jeszcze z siostrą zaczęłyśmy szyć torebki. I rzeczywiście, przepraszam, było bardzo jakby duże zainteresowanie tym naszym produktem. Ja jestem plastikiem, ale nigdy nie uczyłam się projektowania torebek, więc wszyscy mi mówią, że te moje torebki są inne. Tak naprawdę uczyłam się produkcji tych torebek, robienia konstrukcji,
poprzez te wszystkie, lata, jak już te początkowe lata, również dużo nauczyłam się od pewnej pani technolog, z którą współpracowałam. Mm-hmm. Więc na dzień dzisiejszy nie dość, że sama tworzę tą markę w sensie takim artystycznym. Gosia nam się zacięła. Zacięłam się. Tak, teraz? Już wróciłaś, dobra. Że tworzysz pod kątem artystycznym i się zacięło, także możesz kontynuować. Wszystko to, co widzicie w Goshiko, to jestem ja. Tak, nie ma. Coś rytm. Znowu się zawiesiłam. Tak, znowu się zawiesiłaś. To po prostu kontynuuję. Ja nie będę przerywać, jeżeli coś się okaże bardzo niezrozumiałe. I pytanie, czy tylko mi się zacina, czy wszystkim mi się zacina, bo to też może być tak, że to coś u mnie po prostu jest nie w porządku, jakieś wiatry źle biegają z internetem, ale tak, ale jest, ty tworzysz markę Goshiko, także spokojnie kontynuuj. Znaczy, markę tworzę razem z moją siostrą i oczywiście całym zespołem. Ja zajmuję się tą częścią artystyczną. No co, były na początku różne torebki, były te koguty, które zrobiły furorę. Gdzieś tam pojawialiśmy się w internecie, pojawialiśmy się w telewizji, pojawialiśmy się w prasie. Było tego bardzo dużo, no i jakby takim następstwem chyba były te podróbki, bo rzeczywiście mi, jakby to był bardzo taki ciekawy projekt, którego wcześniej nie było, dlatego też był taki fajny odzew. Mm-hmm. Jak pojawiło się tak dużo podróbek, to zaczęliśmy jakby produkować też torebki takie bardziej fashion, to znaczy weszliśmy w ten segment fashion. No i już od tamtej pory w naszej ofercie są torebki, akcesoria, gdzie skupiam się też bardzo mocno na trendach. Okej, cudownie. Widzę, że koło ciebie coś pięknego leży. Ja widzę, bo ja cię widzę szerzej niż widzą osoby w kwadraciku, nas obie, ale widzę, że leżą z tyłu torebki. Pokaż proszę, pokaż, bo ja jestem ciekawa i pewnie osoby oglądające też chętnie zobaczą. Tak, pokażę wam torebki, znaczy właśnie z mojego doświadczenia, przepraszam, na chwileczkę się odwrócę, bo mi tutaj pasek utknął, z mojego doświadczenia tutaj na polskim rynku kobiety bardzo, bardzo zwracają uwagę na trendy, jak już coś jest modne, to jest wtedy rzeczywiście... Zawiesiłam? Tak, ale już wróciłaś. Jak jeżdżę za granicę, widzę, że te ulice są bardziej różnorodne. No ale ja głównie tworzę na rynku polskim, więc pierwszy taki już hit, mogę powiedzieć, który się pojawił w tym sezonie, to jest torebka z przezroczystym dołem. I ta torebka jest tutaj wykończona u góry skórą, z tyłu ma opcję na pas. No i oczywiście są też wkłady do tej torebki, które można sobie wymieniać i tak naprawdę ją tak personalizować. Mhm. Może to być biały, czarny albo z patternem, który zaprojektowałam na ten sezon. Mhm. Mamy też torebkę w kształcie podkowy i to jest taki bardzo modny model, który tak naprawdę już około dwa lata temu wprowadziła marka Celine i bardzo, bardzo promowała ten kształt. Naprawdę za chwileczkę kształt podkowy pojawił się praktycznie we wszystkich tych droższych brandach, więc tak jak mówię, no my też musimy patrzeć na to, co jest modne w danym sezonie, więc jest podkowa bardzo pojemna,
Tutaj właśnie chcę Wam pokazać, że ona się rozszerza w zależności od tego, ile tam do niej napakujemy. I te torebki są robione ręcznie w naszej szwalni. Nad taką torebką pracuje dwie lub trzy osoby. Każdy element jest ręcznie wycinany. Zobaczcie, tutaj ranty tej skóry są pomalowane na czarno i wyobraźcie sobie, że każdy ten elemencik jest ręcznie malowany. Mamy takiego rodzynka w naszej pracowni, bo pracują na same kobiety praktycznie. Jeden mężczyzna, Łukasz, który ręcznie maluje każdy kawałek skóry, który jest wykończony na ostro. Więc wiemy, że dajemy naszym klientkom coś takiego unikatowego. Nie ścigamy się z klientami. Nasze klientki poszukują takich produktów. U nas można sobie produkt spersonalizować, można sobie zamówić inny pas albo jakąś konkretną kolorystykę. Wtedy ja na przykład szukam skóry w danym kolorze, jeśli klientka bardzo chce. To teraz będziemy zaczynać taki projekt. Mamy również takie malutkie aksamitne torebki, które są idealne teraz w tym sezonie takim ślubnym. Jest to idealna torebka do ślubu cywilnego na przykład, albo dla druhen. Więc teraz będziemy robić... nagłaśniać to. I jesteście druhnami i się wyszykujecie sobie dodatki, sukienki i tak dalej. Do nas możecie napisać, zadzwonić i my wtedy uszyjemy dla Was X torebek w danej kolorystyce, tak jak sobie. Okej, to znaczy, że właściwie można sobie zupełnie spersonalizować torebkę, tak? Tą podkowę na przykład, którą dałaś, jest jakiś wybór skór i ja mogłabym sobie taką zamówić w kolorze, którą bym chciała. Tak, dokładnie. Super. A jeśli nawet nie mamy skóry, no to możesz mi wysłać, nie wiem, taką mam stylizację, będę szła na jakąś wyjątkową imprezę, mam taką stylizację i chciałabym dokładnie ten model, tylko chciałabym po prostu jakąś fajną skórę, żeby to było coś wyjątkowego. Mhm. I ja wtedy takiej skóry szukam i coś Ci proponuję i otrzymamy później to, co zaakceptowałaś. Mhm, super. Wspominałaś o takiej jednej ciekawej rzeczy, gdy rozmawiałyśmy przed naszym spotkaniem, o czymś, co mi się tak trochę kojarzy, boję się, że o tym zapomnę, bo jak powiedziałaś o tych rantach, to mi się skojarzyło o tym takim lakowaniu, tak nazwałaś to, dobrze pamiętam? A propos jakości torebek, no bo właśnie tak, mamy torebki, wiesz, z jednej strony twoje torebki, które można spersonalizować, które są torebkami takimi dopieszczonymi, ale czasem po prostu ktoś z różnych powodów może pobiec do galerii handlowej, czy nawet zamówić coś w internecie, coś, co będzie miał następnego dnia u siebie. No i jak rozpoznać tą taką wysoką jakość, oprócz tego, że oczywiście jak coś jest krzywo uszyte, albo nie wiem, tam przeszycie idzie krzywo, albo nitki wystają, to myślę, że wszyscy wiemy, że to oznacza kiepską jakość. Ale opowiedz proszę o tym wykańczaniu właśnie tych rantów, jak to wygląda odnośnie lepszej albo gorszej jakości wykańczania rantów. To znaczy tak, u nas w Europie jest zakazane wykorzystywanie tej laki, czyli coś takiego, co jest na rantach i jest takie grube, bardzo, bardzo wypukłe, trochę takie jakby plastikowe. Półokrągłe to jest, prawda? Takie w takim sensie półokrągłym. Takie wypukłe. Także tak jak nasze torebki robimy, to my wykorzystujemy oczywiście takie półprodukty i takie komponenty. I chodzi o to, że tamte chyba są za dużo, tam jest chemii. Wiesz co, nie wiem, czy mnie słyszysz teraz, ale czekaj, bo się zacięłaś odnośnie tego, że mówiłaś, że komponenty używacie, później chwilę było słychać coś o chemii, a wcześniej nie było słychać. Także jakbyś mogła powtórzyć, bo myślę, że to było bardzo istotne. Tak, to jest istotne, żeby rozpoznać właśnie, czy ta to... No co za złośliwość.
Zawieszam się. Znowu się zawiesiłaś w momencie, kiedy rozpoczęłaś zdanie. A co piszą nasze dziewczyny? Że pani Gosia się tnie. Ja mam... Pani Gosia się tnie, a u ciebie jest ok, że się zacinasz. Takie informacje dostaję. O kurczę, no to... No to trudno, będziemy próbować. Jesteśmy już obie na żywo, więc no nie będziemy tutaj kombinować. Po prostu spróbuj, wiesz, spróbuj jeszcze raz o tych komponentach. Dobrze, więc nasze komponenty, my korzystamy z komponentów, które tutaj możemy dostać w Europie. I w Europie właśnie jest zakaz używania tej laki, więc generalnie jeśli kupujecie torebkę i widzicie, że ona ma właśnie takie grube, zalakowane te ranty, no to jest taka informacja, że ta torebka została wykonana poza Europą, najprawdopodobniej w Chinach. Więc my używamy takich wykończeń do malowania rantów, takich farb, które nie dają tego efektu, ale też laka jest o tyle niefajna, że w zasadzie możecie mieć super drogą torebkę, super elegancką i ona po prostu pęka. Wykończone są rączki na przykład tą laką, jest jakieś obciążenie torebki i ta laka po prostu pęka. I to już jest nieeleganckie. Tak samo jak czasami właśnie widzę na ulicach kobiety, które mają poździerane na przykład rogi torebek, albo gdzieś tam się lepią paski, wystają nitki. To nie jest eleganckie. Pamiętajcie, torebka to jest nasza wizytówka. To jest wizytówka każdej kobiety, więc naprawdę bardzo was proszę, żebyście zwracały na to uwagę i żebyście dbały o swoje torebki, odkładały w szafie do worków kurzowych, jeśli je nie nosicie przez jakiś czas, a przede wszystkim, żebyście je wypychały, jeśli one sobie leżą w szafie, jeśli to nie są na przykład torebki usztywnione. No właśnie, zabrałaś mi jedno z pytań, które do ciebie miałam, czyli jak dbać o to, żeby ta jakość została. Czyli już wiemy, że trzeba do worków tych kurzowych, żeby wypychać torebki, które są, które no mogłyby się zniekształcić od przechowywania. Czy torebki da się, skórzane torebki, da się naprawiać, tak jak buty sobie zapastujesz, to czy coś takiego można zrobić z torebką? Wiesz co, no można próbować. My nie miałyśmy. I znowu. Gdzie? Nie wiem. Znowu mnie nie ma, a teraz? Znowu jesteś, tak, jesteś. Teraz jesteś, dokładnie. Czasami nawet jak się łączę na Zoomie czy na Skype i się zawieszam, pomacham ręką i wtedy wracam. No okej, okay, wiemy już, co musisz robić, machać ręką po prostu. Okej, okay, super, no to w takim razie, czekaj, że mówiłaś, że wy nie miałyście i teraz już nie słyszałyśmy. A propos tego jakby pastowania torebek, czyli odprawiania. Znaczy wiesz, torebek raczej się nie pastuje, ponieważ wiesz, no wystarczy później, że przejedziesz rękawem i gdzieś tam to zostanie. Torebki można impregnować na samym początku, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie uszkodzenia, no to już po prostu jest kwestia może wymienienia jakiegoś elementu odszycia gdzieś tam, do szycia, tam gdzie jest taki ubytek. Tak, tak, jest w ogóle bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś a propos tych lekko podniszczonych torebek, bo one nie zawsze są zniszczone jakoś super, ale są podniszczone i ja jako osoba, która wędruje po szafach swoich klientek, to zauważam, zresztą na ulicy też to zauważam, nawet nie trzeba do szaf podejść, zauważam i w ogóle bardzo zwracam na to uwagę zawsze kobietom, z którymi się spotykam, niekoniecznie na przeglądzie szafy, czasami nawet na warsztatach o tym rozmawiamy, żeby robiąc sobie taki przegląd szafy, jak czasami po prostu robimy same sobie, tak? Niekoniecznie ze stylistką, czyli gdzieś tam jak zmieniamy sezony, to patrzymy, co tam się już zużyło, co trzeba wymienić, co trzeba dokupić, to żeby przyjrzeć się torebkom. My te torebki traktujemy często po macoszemu, bo nam się wydaje, że jeżeli to pęknięcie jest takie malutkie i na uszach, nie, to tego nie będzie widać, albo że te zdarte rogi, one są, no bo to jest małe.
Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest małe, ale widoczne. Tym bardziej, że jeżeli przychodzimy na jakieś spotkanie, ja wiem, że to jest spotkanie typu idę z koleżanką na kawę, albo spotykam się, nie wiem, z siostrą, mamą, kuzynką, czy idę na randkę, czy idę na rozmowę kwalifikacyjną, czy może spotykam się jakoś zawodowo, nie wiem, z klientem, kontrahentem, przełożonym, no to ta torebka jest zawsze na widoku, tak? To jest coś takiego, co nawet jak jest bazowe, no to jest akcesorium, czyli jest jakimś dodatkiem, powinno być albo ozdobą, albo dopełnieniem stylizacji, tak, z mojego punktu widzenia. I ludzie zwracają bardzo mocno uwagę na torebki. Nie wiem, czy wy kiedyś trafiłyście na takie badania, które jak pyta się kobiet, na co zwracają uwagę, czy u mężczyzn, czy u innych kobiet, to bardzo często pada buty i torebka. Nikt się tam nie przygląda, czy się sweterek zmechacił w okolicy brzucha, ale to, że torebka jest podniszczona albo że buty są brudne, dużo szybciej zauważamy. Więc taka uwaga do osób oglądających nas, czy teraz na żywo, czy później z retransmisją tego, czy tej naszej rozmowy, bo ona będzie dostępna na Facebooku i wyląduje, gdy zakończymy, na moim kanale na YouTubie, także ona tam będzie sobie żyła wiecznie, ta nasza rozmowa. Więc mój taki apel jako stylistki do osób oglądających i taki apel, to brzmi poważnie, zadanie domowe. Idźcie teraz do szafy, nie teraz, ale idźcie do szafy, gdy skończymy, albo nawet jeżeli oglądacie mnie gdzieś, nie wiem, w tramwaju, albo w biurze, albo podczas podróży, to przyjrzyjcie się swojej torebce teraz, a gdy wrócicie do domu, zobaczcie te torebki, które są, bo może się okazać, że to będzie taki mały szczegół, który sprawi, że ludzie o was trochę źle pomyślą, bo przecież torebka wysyła komunikat, tak samo jak to, że mamy tłuste włosy, wysyła komunikat, czy obgryzione paznokcie, tak? To jest coś, co jest nieporządne. Więc trzeba sobie zastanowić się jakby, czy chodzenie z takie donoszenie torebki, tak? To jest często w ogóle, ja jeszcze podonoszę, nie wiem, jak to się tam odmienia to słowo, sprawi, że ktoś sobie o was pomyśli, że jesteście po prostu no niechlujne. I to jest okropny komunikat, więc tak właśnie, tutaj ja się rozemocjonowałam, ale tak, zwróćcie, błagam, na to uwagę, bo to może trochę jakby trochę psuć wasz no, wizerunek, to jest takie słowo, które ja bardzo nie lubię, ale te komunikaty, to co wy chcecie jakby, co chcecie, żeby ludzie sobie o was myśleli, czy bliscy, czy dalecy, czy zupełnie obcy na ulicy, bo to może zniszczyć. Także dbajmy o te torebki i pozbywajmy się ich, kiedy są zniszczone. Gosia, jeszcze jedno pytanie, czy torebka musi być z skóry, żeby była... Jeszcze chciałam coś dodać, że na przykład my, jako mała marka, która mamy bardzo fajny serwis, więc może wybierajcie takie marki, które rzeczywiście mają ten serwis. Bo jeśli jakaś część, na przykład moje klientki, wiem, że jak sobie ukochają jakiś model, no to noszą właśnie tak do zdarcia, tak? Ale ja czasami wypuszczam taki Wam rączki, wymienimy Wam karczek albo korpus. My to wtedy po prostu rozszywamy, wymieniamy ten element, gdzie są na przykład, nie wiem, zarte rogi, czy nie wiem, to już zniszczona skóra na rączkach i my robimy to dla naszych klientek, więc wiadomo, że jeśli kupujemy w sieciówkach, no to jest, no może to jest takie, no to jest takie mało ekologiczne, bo oczywiście taką torebkę, której odpadnie ta laka i zaraz pod tej laki wypadną jakieś nitki, no to jest oczywiste, że też jest w ogóle nie do naprawienia. Nikt u nas w Polsce tego nie naprawi tak, żeby super wyglądało. Więc może wybierajcie, no nie wiem, kupujcie sobie tam minimalistyczne takie outfity, ale jeśli chcecie być modne co sezon, to po prostu zainwestujcie w tą torebkę, bo ona robi wam całą stylizację. Tak naprawdę można tutaj się ubrać totalnie minimalistycznie, a całą stylizację pokazać, że jest się w trendach po prostu. Jak najbardziej. Znaczy ja generalnie uważam, że jeżeli chodzi o takie bardzo modne torebki, to kupują je
Przeważnie te osoby, które faktycznie lubią i śledzą trendy. Natomiast jest bardzo dużo takich kobiet, które jedną torebką obskakują cały sezon. Nie, że jak one raz jesienią się zapakują w ciemną torebkę, to do wiosny, kiedy ją wymienią na jaśniejszą albo może w jakimś kolorze, to cały czas, że tak powiem, ciorają tą jedną, nie? Cały czas po prostu w kółko jest ta sama. Bo im się nie chce, nie wiem, nie mają czasu, nie mają głowy do tego, żeby wymieniać. Bo ja na przykład zmieniam torebki, ja czasami zmieniam torebkę 2 razy dziennie, bo się przebiorę i mi już jakaś torebka nie pasuje, to ja już ją wymieniam na inną. Ale czasami zdarza się tak, że przez tydzień chodzę z jedną. I tak jakby dobrze jest zawsze zainwestować nie w tą, która pasuje do jednej rzeczy, tylko tą, która będzie taką bazową torbą. Dla niektórych to będzie mała torebka, dla niektórych to będzie takie coś, gdzie się laptop zmieści, tak? To dla każdej kobiety będzie coś innego. Czy możesz nam, właśnie nie, bo ja zadałam jeszcze wcześniej pytanie, czy tylko skórzane torebki są dobrej jakości? Nie, no my na przykład mamy w ofercie torebki materiałowe, mamy również torebki skórzane. Natomiast ja powiem Ci, że u nas jest taka kolekcja, nazywa się Flower Bag i tę kolekcję mamy w już chyba 6. rok w ofercie. Bo ja jako projektantka chciałabym cały czas nowe. Natomiast jest taka kolekcja, która jest w ofercie na życzenie naszych klientek. To jest właśnie na przykład kufer Flower Bag. To jest torebka, gdzie dziewczyny kupują sobie co sezon nową kolorystykę i mają wtedy w szafie powiedzmy, nie wiem, 5 Flower Bagów, czyli ich ulubiona torebka, ich ulubiona. Wrzuciłam, bo znowu się zawiesiłaś, ale ja w międzyczasie wrzuciłam link do tej kolekcji do komentarzy, także mają dziewczyny, mogą kliknąć sobie na tą flower bag jak najbardziej, ale dalej kontynuuj, bo już się odwiesiłaś. Więc i na przykład ta kolekcja jest materiałowa, tam skórzane są tylko uszy, no bo uszy muszą być naprawdę mocne, bo to są dosyć duże torebki. Natomiast mogłabyś, jak gdybyś miała w ręku tę torebkę, myślę, że to mogą potwierdzić nasze klientki. To jest super jakość, to jest absolutnie najlepsza jakość i mój zespół na początku naszej współpracy bardzo, bardzo kładłam duży nacisk na tą jakość wykonania. W tym momencie już nie muszę nic mówić, to jest oczywistość, że jakość jest najważniejsza. Więc mamy w ofercie super dobrej jakości torebki również materiałowe. I takie można znaleźć, takie można również znaleźć w sieciówkach, ale to jest, wiecie, no, ruletka. Oczywiście, to jakby wiadomo, że moim celem nigdy nie jest to, żeby powiedzieć, że tylko torebki Goshiko są najlepsze na świecie, bo to tak jakbym powiedziała, że tylko jeden podkład, albo jedna pomadka, albo jedna, nie wiem, koszulki jednej marki są najlepsze na świecie. Jest bardzo dużo dobrej oferty i wysokiej jakości, ale trzeba być uważnym, żeby nie dać się nabrać, że wysoka cena będzie szła z dobrą jakością, ponieważ no, mnie na przykład bardzo zszokowała informacja z laką, tak? Że ta laka to jest coś, co jest jakby po pierwsze niedostępne w Europie, czyli jeżeli widzę coś jest z laką, a ma napisane made in Italy, to znaczy, że to jest prawdopodobnie ściema, to znaczy wszystko zostało wyprodukowane w Chinach, czy gdzieś tam, no, poza Europą i tylko w jakiś końcówka procesu produkcyjnego prawdopodobnie jest we Włoszech, tylko no niestety to nie są europejskie komponenty, że tak powiem, tej kolekcji. Praktykuje się coś takiego, że jakby część produkcji jest właśnie gdzieś tam w Chinach i no i znowu machaj. Mhm. Już? O, tak, już, już, okej, okay, tak, to się teraz się udało. W każdym razie coś chciałam jeszcze zapytać, czy oprócz, bo na przykład dla mnie to jest też taki komunikat, że jak nawet jeżeli bym chciała podskoczyć i gdzieś kupić sobie w centrum handlowym torebkę, czy w tańszej, czy w droższej sieciówce, czy nawet w marce selektywnej, to i zobaczę taką lakę, to jakby... No, mi się wydaje, no nie, musiałaby mi się ta torebka bardzo podobać, żeby ją kupić, bo teraz mi jakby poszerzyłaś moją świadomość, prawda? Ja jestem, jakby teraz jestem bardziej świadomą konsumentką, bo tego naprawdę nie wiedziałam wcześniej, dopóki mi tego nie powiedziałaś.
I wiem, że prawdopodobnie, jeżeli ta laka tam jest, a ja tej torebki używam, a nie ona leży, to ona się pokruszy i odpadnie. I to jest. Ona pęka. Słuchajcie, no to jest fizyka. No macie obciążenie w torebce, są rączki wykończone laką, więc te rączki pracują, bo jest obciążenie i materiał pracuje i prędzej czy później ta laka pęknie. Tak, tak, no to jest jakby zupełnie dla mnie logiczne i sensowne, bo po prostu wcześniej nie byłam tego świadoma, więc na pewno będę wybierała takie torebki, które tej laki nie mają. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. Powiedz mi, czy oprócz jeszcze tej laki, czy są jakieś takie rzeczy, które możesz powiedzieć, co będzie świadczyło o dobrej jakości torebki? Znaczy słuchajcie, no, trzeba zwracać uwagę na wszystko, trzeba zwracać uwagę na okucia, trzeba zwracać uwagę na skórę. Czasami jest tak, że jest napisane, że jest torebka skórzana, gdzie tak naprawdę skóra jest gdzieś tam pod spodem, ale to jest powiedzmy dwoina, bo jest skóra powiedzmy w przekroju tej grubości, od góry się odcina tą część z litem i to jest wtedy wychodzi, to jest najdroższa skóra, to jest właśnie taka skóra. I jeszcze, żeby to lico było takie gładkie, to słuchajcie, no naprawdę krówka musi być zdrowa, bez żadnych tam różnych mankamentów na skórze, żeby ta skóra była taka idealna, dlatego ta licowa jest najdroższa. Natomiast jest jeszcze taka skóra, która się nazywa safianą. Bardzo modna swego czasu. Z takim wzorkiem. I ona na przykład już jest dwoina. Na tą dwoinę jest nakładany kolor i na to jest jeszcze nakładana folia i to jest wygrzewane. To też jest skóra, ale to już jest tańsza skóra, więc tak naprawdę jeśli ja widzę torebkę z tej skóry safianu, bo jakiejś takiej kosmicznej cenie, to myślę sobie, no nie, no tutaj chyba płacimy za marketing, a nie za produkt. Tak, bo czasami płacimy za markę, nie? Za nazwę, która jest. Kasia nas pyta tutaj, czy ta laka występuje tylko przy rączkach? Nie, nie, laka jakby występuje wszędzie, no tak jak, zobaczcie, tak jak tutaj ta torebka, skóra jest tutaj obcięta ostro, więc tą skórę trzeba wykończyć. Ja widzę, że niektórzy polscy projektanci robią takie torebki, wiecie, utną tylko tą skórę i zszywają po rantach i wypuszczają. I ja tutaj przestrzegam, że zacznie się kruszyć, bo to jest skóra. Jeśli tego gdzieś tam nie zabezpieczymy tą farbką, czy chociażby taką bezbarwną, no to za chwileczkę ta torebka już tak pięknie nie będzie wyglądała. Więc a z tych zagranicznych marek, takich droższych oczywiście, no to absolutnie nigdy w życiu nie widziałam torebki, która by była po prostu tak ucięta i po randzie niezabezpieczona. Natomiast lakę kładzie się również o wszędzie tam, gdzie tą skórę trzeba zabezpieczyć. To wygląda ładnie, słuchajcie, to na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, ale ja kupuję tylko torebki Goshiko, więc nie wypowiadam się na temat innych, a moja wiedza jest również, bierze się od moich koleżanek, które na przykład pokazują mi, mówią, no zobacz, co z tym zrobić. No nic nie zrobisz, po prostu już nic nie zrobisz. Okej, okay, czyli musimy jakby. Podwinięty i zaszyty. A jak jest na ostro, to po prostu im mniej wypukły, tym lepiej. Bo im bardziej wypukły, tym bardziej to uszkodzenie będzie widoczne. Okej, czyli będzie bardziej pękać, po prostu, ma to sens. No to jest jedna z takich, wydaje mi się, najbardziej cennych rzeczy, które na pewno dzisiaj padną. Jeżeli chodzi o co jeszcze chciałam zapytać ciebie, patrzę sobie tutaj na moją listę. Torebki Goshiko można dostać oczywiście na stronie internetowej i wiem, że bardzo często kobiety mają takie opory, no ale to jest online, to ja dokładnie nie wiem, jak to wygląda i wiem, że u was jest bezpłatna wysyłka, prawda? Więc można sobie zamówić od 300 zł, tak? Dobrze pamiętam? Można sobie 300 zamówić... 300 zł bezpłatna wysyłka, tak. Tak, można sobie zamówić, przymierzać w domu, prawda? Zobaczyć, jakie mamy ubrania, przymierzyć tą torebkę, czy nam pasuje, czy nie.
Dobrze, Małgorzata pyta, jak pielęgnować torebkę, zabezpieczyć przed zabrudzeniami. Ta torebka, którą trzymasz, jest doskonałym przykładem, ponieważ jest jasno niebieska. Czyli jak dbać o to, o jasną torebkę? Małgorzata pyta. Agosia, w sklepach zacięłam się. Tak, już, tak, teraz. Od początku możesz zacząć. W sklepach z butami są często produkty do pielęgnacji, czy torebek, czy obuwia, więc po prostu tam pytajcie. Ja nie wchodzę w ten segment, ponieważ my jesteśmy zbyt małą marką, dlatego zawsze odsyłam do większych sklepów. Tam są takie produkty do zabezpieczania i skór i materiałów. Słuchajcie, jeśli coś się wydarzy na takiej jasnej torebce, spróbujcie zawsze delikatnie zwilżoną, ale naprawdę delikatnie zwilżoną bawełnianą szmatką przetrzeć, później przetrzeć do sucha, bo powiem Wam szczerze, że często my dostajemy na przykład maile z takim pytaniem, no co zrobić, ubrudziła mi się torebka od jeansów i czasami wręcz ktoś chce złożyć reklamację na naszą torebkę, dlatego że jeansy zafarbowały i ubrudziły torebkę. No słuchajcie, wtedy reklamację to do sklepu z jeansami trzeba złożyć, bo to te jeansy puściły po prostu farbę i torebka, tym bardziej to będzie widoczne. Niektóre nasze torebki są w ogóle wodoodporne, więc tamto i można, wiecie, mydełko, szczoteczka wyszorować, spłukać wodą i idealnie się czyszczą. Niektóre modele też można wrzucić do pralki i po prostu je uprać. Także to wszystko zależy od konkretnego modelu. Okej, czyli generalnie jak torebkę kupujemy skórzaną, to ją zabezpieczamy, podobnie jak buty, czy na przykład w ogóle odzież skórzaną. Później, no wiadomo, że jej nie walamy po ziemi, czy po brudnym jakimś, nie wiem, podłodze w samochodzie. Zabezpieczamy ją w sensie takim, że ją przechowujemy w workach, wypychamy. No i jeżeli się, no i trzeba uważać, przy czym się to nosi, tak, że faktycznie wiele jeansów farbuje niestety tych ciemnych, bardzo często klientki narzekają, że wyglądają jak smerfetki, bo jak na przykład zmokną w jeansach, to mają niebieskie nogi, więc wtedy jak wiemy, że mamy takie jeansy, to może po prostu nie nośmy tej jasnej torebki, nie, jeżeli już nie chcemy się pozbyć tych jeansów z jakiegoś powodu, no to ja bym po prostu nie nosiła, bym uważała na tą torebkę. Sama kiedyś miałam takie jeansy, co było śmieszne, to były bardzo drogie jeansy robione na miarę, a ja miałam niebieskie, no naprawdę wyglądam jak smerfetka, jak tylko jakoś tak odruchowo czasami nie się pociera po prostu nogi, to ja później miałam, więc się pozbyłam tych jeansów po prostu, bo pomimo tam 8 prań one w ogóle nie przestawały farbować, no więc jeżeli wiemy, że mamy taką odzież, czy na przykład, nie wiem, kurtka może ciemna, gdzieś no to wtedy może po prostu nie nosić tej torebki, żeby jej nie narazić na coś takiego. Ewa pyta jeszcze, co sądzicie o torbach z ekoskóry, poliestru i tkanin. To ja się może wypowiem, jak już mówię pierwsza, ja nie mam nic przeciwko takim torebkom, ponieważ w ogóle są osoby, które są na przykład weganami czy wegankami, albo nawet czasami wegetarianie, po prostu nie noszą skórzanego niczego, tak? Czy butów, czy torebek, czy kurtek, i one jak najbardziej są ok. I tutaj tak samo mogą być te ekoskóry, czyli te poliamidy przeważnie chyba, tak? Nie, ja nie jestem pewna, czy nie jestem tutaj materiałoznawcą, ale tak mi się wydaje, że w większości metek ekoskóry to jest poliamid. I one też potrafią być lepsze i gorsze, więc tutaj też trzeba patrzeć na, nie ma jakby czegoś takiego, że tylko skóra naturalna jest dobra, no bo wtedy właśnie co mieliby począć weganie czy wegetarianie, jak nie chcą ich nosić. I tak samo torebki z ekoskóry mogą być bardzo drogie, bo mogą być, ta ekoskóra może być bardzo dobrej jakości i oczywiście no też mogą być takie marki, która jest droga, ale już abstrahując od marek, to jakby też jest ok. No i Gosiu, czy Wy oprócz tego, że wspominałaś, że robicie materiałowe torebki, to czy szyjecie coś z ekoskóry albo macie może w planach? Tak, właśnie ta cała kolekcja Flower Bag jest szyta z ekoskóry. W ogóle ja Ci powiem, jak my tworzyliśmy tą kolekcję,
to kilka miesięcy zajęło nam przygotowanie, jakby znalezienie odpowiedniego materiału do tych torebek, bo one u góry mają takie sztywne karczki, natomiast dół też jest sztywny, ale jest bardzo lekki i słuchajcie, tam jest kilka warstw, więc my kupujemy ekoskórę jako materiał, a później robimy nasze czary-mary i jakby kilka firm pracuje nad tym, żeby powstało to pikowanie, to jest jedno pikowanie, to nie jest w sumie sztuka, ale to, żeby ten materiał był tej sztywności, żeby się nie załamał, żeby się nie załamał, żeby cały czas stał i do tego wszystkiego to jest jeszcze bardzo lekkie. Także to jest nasza kolekcja z ekoskóry na no, klientki. Wyobrażają sobie Gushiko bez tych torebek z ekoskóry. Jest na przykład marka Stella McCartney, więc Stella wszystko robi eko i jej torebek, znaczy nie eko, tylko co są skóry sztuczne. I ceny jej torebek są po prostu kosmiczne i tak naprawdę one kosztują tyle samo, co torebki skórzane. Ja wam powiem, że byłam teraz parę miesięcy temu w Mediolanie na targach, bo tam zawsze jeżdżę i tam szukam półproduktów do naszych torebek i materiały, po prostu najzwyklejsze materiały mają cenę taką samą jak drogie skóry. To jest wszystko właśnie kwestia tego, jak bardzo pomysłowe są te materiały, więc im fajniej to tym droższy i spodziewajcie się, znaczy nie róbcie dużych oczu, jak zobaczycie, że to jest torebka z ekoskóry i kosztuje tyle samo, co skórzana. Ma prawo. No właśnie, bo to jakby nie tylko skóra ma wysoką jakość, to jakby taki podsumowując, oczywiście tak jak mówię, i skóra może być beznadziejna i torebka, Kasia, i torebka, co ja mówię, ekoskóra może być beznadziejna. Kasia tutaj pisze, że ekoskóra się kruszy po jakimś czasie. No to znowu pewnie zależy od jakości. Oczywiście ja kruszenie zauważam tylko na kurtkach skórzanych, takich jak ktoś pójdzie sobie na przykład do jakiejś bardzo taniej sieciówki i kupi tam kurtkę skórzaną, znaczy pseudo skórzaną oczywiście, no to faktycznie one się kruszą. Przy skórze, ekoskórze z torebkach, może też, może po prostu nie zwracam na to uwagi, ale to mi się wydaje, że to bardziej chodzi o niską jakość tego akurat materiału użytego w tej konkretnej torebce, a nie ekoskóry jako takiej. Bo jak najbardziej, no to tak jak przed chwilą mówiłyśmy, jak najbardziej może być to wysokiej jakości. Czy jest coś takiego? Dodam jeszcze, że my mamy tu właśnie tą kolekcję z tej ekoskóry już szósty rok. I w zasadzie jedyne reklamacje, które są składane, no to nawet nie tyle reklamacje, co wysyłają dziewczyny do naprawy. No bo na przykład, ponieważ to jest kufer, przejadą po jakiejś szorstkiej ścianie rano. Ale u nas ta ekoskóra się nie kruszy, więc rzeczywiście masz rację, to chyba wszystko zależy od tego, od producenta. Ewa tutaj pisze coś o tym, wiem, szyję między innymi torby handmade, półprodukty usztywnienia często znajduje się w sklepach, a półprodukty usztywnienia często znajduje w sklepach budowlanych, patchworkowych, szewskich. No okej, okay, ja tutaj jakby ja się zupełnie na tym nie znam, natomiast no, zbliżamy się już do końca naszego spotkania, nawet nie wiem, kiedy te 45 minut przeleciało, to w ogóle jest jakieś no, nie, niesamowite, to jest naprawdę. Rozmawiać bez końca, prawda? Tak, tak, bo właśnie to jest tak, że jak najbardziej można. Powiedz mi, czy jest coś takiego, co by mogło nas jako osoby nigdy w życiu nie projektujące albo nie szyjące torebki, czyli nie znamy tego procesu powstawania, coś, co mogłoby nas tak zaskoczyć albo coś, co było takie, coś, co jest takie ciekawe, taką ciekawostkę z życia jakby, wiesz, projektantki i no, twórczyni marki torebkowej. Wiesz co, no to tak naprawdę no nie wiem, co mogłoby was zaskoczyć, bo to wszystko zależy od tego, co która z was wie na ten proces, muszę wam powiedzieć. No najpierw jest to projektowanie, bo papier przyjmie wszystko, ja mogę narysować wszystko, absolutnie wszystko. Natomiast
później my robimy próby z moimi szwaczkami, tak? I się nagle okazuje, że ojej, coś nie wchodzi pod maszynę, tutaj się nie zegnie i tak dalej. Więc trzeba wtedy to... Bo czasami właśnie maszyna może być ograniczeniem. Czasami już mamy projekt, już jesteśmy na finiszu, a tutaj się okazuje, że chcemy okuć jakieś tam pukle na spodzie i że nie wchodzi pod nitownicę, a wcześniej nie mogliśmy tego sprawdzić, dopóki nie było całej konstrukcji, więc no, to jest bardzo, bardzo długi proces, taki wymagający. No i no nie wiem, no też takim problemem u nas w kraju są właśnie te materiały. Polskie garbarnie produkują głównie granatową, czerwoną i brązową i czarną skórę, więc jeśli chcemy mieć fajniejsze, no to musimy szukać u Włochów. Jeśli chodzi w ogóle o materiały, no to naprawdę uwierzcie mi, Polska jest mega zachowawcza, wszystko to, co tanie i zachowawcze, to znajdziemy w sklepach. I naprawdę trzeba się wykazać tutaj kreatywnością, żeby szukać tych innych materiałów. Później trzeba robić testy tych materiałów właśnie, bo się może okazać, że w noszeniu coś się może z tym materiałem dziać, on się może łamać i tak dalej. No jest, to nie jest takie hop-siup, to jest naprawdę bardzo, bardzo długi, ale dla mnie też bardzo satysfakcjonujący proces, bo jakby z tej całej puli rzeczy, które robię dla mojej marki, no to oczywiście to jest to najfajniejsze dział. Ostatnie pytanie, które Kasia tutaj zadaje, czy torebki Goshiko są odporne na różne warunki atmosferyczne, bardzo surową zimę i bardzo gorące lato? No to wszystko też tak naprawdę zależy, to zależy od tego, z czego ta torebka jest wykonana, bo one są odporne, oczywiście w zasadzie nie wiem, co to miałoby znaczyć, że nie są odporne, bo no jak już istniejemy te 12 lat, to znaczy, że mamy już jakieś doświadczenie, wiemy, jak te materiały dobierać i co może być problemem. Na przykład czasami okucia, jeśli byście wyjechały w bardzo wilgotne rejony, gdzieś do jakiegoś kraju, gdzie jest bardzo duża wilgoć. Okucia wtedy mogą trochę, nie wiem, takim nalotem. Ale no, na przykład my nie mieliśmy takich... powiedzieć, albo moje klientki nie zabierają torebki w takie rejony, albo po prostu te okucia od naszych dostawców są na tyle dobre, że takie rzeczy się nie dzieją. Okay. Więc też jakby tworzymy sezonowo, wiadomo, że na lato tworzymy i jak jest torba plażowa, no to chcemy ją zaprojektować tak, żeby można było ją wrzucić do pralki, po prostu i uprać, żeby materiał właśnie dobrać taki, nie wiem, który jest wodoodporny i można ją zabrać na basen czy nad morze. Staramy się jakby brać te wszystkie czynniki pod uwagę. Okej, super, dobrze. To ja w takim razie będę już powoli kończyć, bo już widzę, mamy 50 minut rozmowy. Gosiu, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Wszystkie osoby oglądające będę zapraszała na stronę goshiko.com i cóż mogę powiedzieć, zastanówcie, przede wszystkim zróbcie przegląd torebek. Kupując torebki, zwracajcie uwagę na tą lachę, o której tutaj po prostu tyle już było, a ja jeszcze raz powtórzę, bo może ktoś dopiero zaczął nas oglądać, no i jak skończymy transmisję, to będzie mógł wrócić do początku i dowiedzieć się o tej lace, bo to jest dla mnie hit po prostu informacyjny i bardzo duża wartość. I zaprosiłam Was na stronę Goshiko, zaprosiłam Was na stronę Goshiko, no i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy masz jakiś rabacik, mogłabyś wrzucić tutaj dla nas. No właśnie, o tym chciałam powiedzieć. Słuchajcie, my mamy taką politykę, że ponieważ nie produkujemy na półkę, nam na półkach nic nie zalega, bo szyjemy codziennie pod zamówienia tak naprawdę naszych klientek,
więc tych promocji nie robimy tak dużo, a w zasadzie teraz jest świeżutka nowa kolekcja, więc jest to też oczywiste, że przecen nie ma, natomiast dla Was mamy 10% rabatu na hasło news. Także jeśli możesz... Na hasło, już czekaj, już od razu wrzucam w komentarz na bieżąco rabatu na hasło news. Czy ma znaczenie, czy ono będzie dużymi czy małymi literami? Tylko jedno, małymi czy dużymi będzie działało. Dobra, wpisałam w komentarze, więc osoby, które będą później oglądały i śledziły sobie komentarze też jak najbardziej. Super, no 10% to dosyć sporo przy marce, która jest małą marką i szyje w Polsce, bo i z dobrych produktów, bo ja wiem, że tutaj dużo jakby ceny nie jest waszą marżą, tylko jakością, nie? Czyli że zapłaciłyście komuś, kto dostał jakby godne wynagrodzenie i kupujecie dobrej jakości materiały, więc super, bardzo dziękujemy za te 10%, cieszę się ogromnie. Dobra, to już kończę, tak, bo już będę teraz trzeci raz kończyć, także dziękuję bardzo i dam szansę Gosi się pożegnać jeszcze. Bardzo mało jest takich miejsc, gdzie można sobie porozmawiać o torebkach, chyba że gdzieś tam z przyjaciółkami, także bardzo się cieszę, że zrobiłaś taki live właśnie. Ja też się bardzo cieszę, że się spotkałyśmy, no my się za kilka dni widzimy na żywo w Warszawie, ale tutaj jest jedno pytanie i bardzo ważne, bo Kasia pyta, do kiedy jest ten rabat? Do kiedy jest rabat? Na razie rabat jakby nie ma takiego terminu przydatności, ale no nie wiem, po prostu dopytujcie się u nas. Jeżeli będziecie chcieli kupić jakąś torebkę, nie wiem, nie dzisiaj, tylko za 2 tygodnie i się okaże, że news nie działa, to po prostu piszcie do Gosiko, halo, halo, czy można go z powrotem uruchomić, czy już nie ma szansy. I wtedy dacie szansę Gosi i zespołowi podjąć decyzję, czy on dalej będzie działał, tak? Bo może się okazać, że ktoś na to wideo trafi za pół roku od dzisiaj, no i może wtedy on już nie będzie działał, no tego nie wiemy. I wtedy po prostu, ja tutaj mówię, że warto napisać do Gosiko, że taki wywiad był oglądany i wtedy dziewczyny i chłopak, zespół w sensie, będą mogli podjąć tą decyzję, czy udzielić tego rabatu, czy nie. Okej, dobra, to kończymy. Dziękuję bardzo, ja już zakończam tutaj naszą transmisję na żywo. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, wspaniałego poniedziałku i do zobaczenia w... My się widzimy nie na żywo, ale widzimy się w środę, będzie nowy wideo poradnik na blogu, także w środę też na pewno będę Was zapraszała do nowych wideo treści. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.